Spotkanie europejskich przywódców w Paryżu dotyczące polityki Starego Kontynentu względem wojny na Ukrainie to było bardzo istotne wydarzenie polityczne. Słowa Emmanuela Macrona, że niczego nie można wykluczyć, wypowiedziane w kontekście ewentualności zaangażowania wojsk NATO tam na miejscu na Ukrainie, wzbudziły wielką falę komentarzy i też nic dziwnego, bo pewnie taki był ich cel. Ale mimo iż wysłanie wojsk NATO na Ukrainę w rozumieniu, co ważne, w rozumieniu wejścia państw NATO do konfliktu, coś takiego jest dziś absolutnie wykluczone, to ten szczyt obfitował też w całkiem sporo realnych decyzji, ale co ważne, a może nawet ważniejsze, obfitował w wiele strategicznych sygnałów, które państwa europejskie wysyłały względem siebie wzajemnie. To były strategiczne sygnały wysyłane również w stosunku do Federacji Rosyjskiej, ale przede wszystkim wydaje mi się, że był to jeden z odcinków walki o status w ramach świata Zachodu. I właśnie o tym w tym materiale, na który serdecznie Was zapraszam. Zacznij inwestować już dziś. Pobierz aplikację XTB. Zacznijmy może od tych kwestii, które zyskały mniejszą medialną uwagę, bo ta główna kontrowersyjna kwestia przykryła je w całości. Czyli co realnego ustalono? Jednym z konkretów, na który warto zwrócić uwagę, jest z pewnością fakt, że europejskie państwa będą finansować zakupy amunicji dla Ukrainy dokonane poza Europą, co do tej pory było blokowane m.in. przez Francję. Rzecz jasna, zarówno ze względów gospodarczych, jak i politycznych i społecznych, państwa chciałyby, aby pieniądze przeznaczane na wsparcie Ukrainy były lokowane w ich przemysłach obronnych. Chodzi o to, by Europa uzyskała zdolności produkcyjne umożliwiające zaspokojenie własnych potrzeb. Jednak dziś sytuacja wymaga szukania amunicji wszędzie tam, gdzie jest dostępna. Stąd czeska inicjatywa, by Europejczycy zakupili amunicję u konkretnych pozaeuropejskich dostawców, do czasu aż na miejscu wykształcone zostaną odpowiednie możliwości. Aby to z kolei było możliwe, niezbędne będzie finansowanie. W czasie szczytu w Paryżu rozmawiano o kolejnych wspólnych europejskich obligacjach, tym razem właśnie w celu finansowania przemysłu obronnego. Europejski program w tym zakresie został zapowiedziany już oficjalnie przez szefową Komisji Europejskiej w parlamencie. Zatem, tak jak mówiłem Wam kilka tygodni temu, wspólny europejski program dotyczący przemysłu obronnego to jest dziś wyłącznie kwestia czasu i to raczej nieodległego czasu i bardzo wiele wskazuje, że Europa skorzysta z tych samych narzędzi, z których korzystała przy okazji poprzednich kryzysów, czyli ze wspólnych obligacji, z zaciągnięcia wspólnych długów. Generalnie obok tej kontrowersyjnej kwestii, która przykryła wszystko inne, dyskusja na tym szczycie koncentrowała się na tym, w jaki sposób skuteczniej i szybciej dostarczać Ukrainie amunicji. I co ciekawe, ze słów Emmanuela Macrona wynika, że operacjonalizacja czy uszczegółowienie tych konkretnych decyzji ma odbywać się w oparciu o francuskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Co się zaś tyczy ewentualności wysłania wojsk państw NATO na Ukrainę, to taka dyskusja w żadnym wypadku nie jest żadnym przejęzyczeniem czy przypadkiem. Zresztą Emmanuel Macron zdążył już potwierdzić swoje słowa, no ale właśnie, jakie słowa? I w tym miejscu chciałbym zachęcić Was do tego, żebyście po obejrzeniu tego materiału zerknęli do linku w opisie, gdzie znajdziecie link do konferencji prasowej z angielskim tłumaczem, bo wydaje mi się, że w takich wypadkach szczególnie warto polegać na własnym osądzie i dotrzeć do źródła, a nie polegać wyłącznie na takim czy innym opracowaniu. W każdym razie Emmanuel Macron mówi zupełnie wprost, że niczego nie można wykluczać i nie możemy musimy zrobić wszystko, aby Rosja nie wygrała tej wojny. Reakcje na słowa prezydenta Francji były mocno sceptyczne. Bardzo niewiele było głosów wsparcia. Pojawiły się na przykład ze strony litewskiego ministra spraw zagranicznych, ale już Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy przede wszystkim, ale i polscy oficjele wyraźnie wykluczali możliwość zaangażowania wojsk NATO w wojnie na Ukrainie, przynajmniej oficjalnego zaangażowania, no bo jeśli chodzi o to nieoficjalne zaangażowanie, no właśnie, tu rozpoczyna się naprawdę bardzo zagmatwana gra polityczna. Zacznijmy od sprawcy całego zamieszania, czyli od prezydenta Francji. Emmanuel Macron musiał naprawdę sporo poczekać na to, by zaistniały okoliczności, w których będzie mógł pokazać strategiczną niezależność Francji, strategiczną niezależność Europy. To znaczy Francja narzucająca agendę polityczną, wykazująca się inicjatywą, która koordynuje działania Europy, czyli europejska autonomia strategiczna w praktyce. Oczywiście ja wiem, że ta idea europejskiej autonomii strategicznej ma bardzo luźny związek z rzeczywistością, co ta wojna pokazała w sposób bardzo wyraźny. To jest inna kwestia. To znaczy,
no, jeżeli coś pokazała ta wojna, to uwypukliła zależność Europy od Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa, ale jednocześnie wykazała też ponad wszelką wątpliwość konieczność działania Europy na rzecz zmiany tego statusu. Również Amerykanie mówią o tym, że powinniśmy zacząć nad tym pracować, więc w momencie, w którym to amerykańskie przywództwo jest kwestionowane ze względu na problemy wewnętrzne, ze względu na to, że zacięło się z powodów systemowych, systemu politycznego i kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, no to właśnie wtedy strategiczna autonomia Europy powraca, kontratakuje. I teraz bardzo, bardzo ważna uwaga, bo my w Polsce, czy my w naszym regionie Europy, my wcale nie musimy wierzyć w to, że da się zastąpić zdolności amerykańskie francuskimi czy europejskimi, że da się zbudować niezależność strategiczną Europy. Nie musimy wierzyć w tę ideę, by wykorzystywać ją w sposób cyniczny do wypełniania swojej polityki treścią, do tego, by realizować swoje własne cele polityczne. Nie chodzi o to, by zakochać się we francuskich ideach, ale być może by wykorzystać je do tego, by osiągać własne cele polityczne. Jest to oczywiście nieco cyniczne podejście, ale myślicie, że nasze obawy o własne bezpieczeństwo nie są dziś cynicznie wykorzystywane do europejskiej gry politycznej? Oczywiście, że są. Działania Francji to oczywiście sygnał wysyłany w stosunku do Stanów Zjednoczonych czy do naszej części Europy, ale równie istotne jest to, albo nawet być może najistotniejsze jest to, że jest to sygnał wysyłany w stronę Niemiec. Czy Niemcy są kluczowym aspektem tego sygnału? Bo to jest walka o to, które europejskie państwo przy ewentualnym braku przywództwa Amerykanów będzie narzucało, czyja wizja strategiczna, czyja inicjatywa polityczna będzie decydowała o kierunku europejskiej polityki bezpieczeństwa. I Francja, aby to ona była tym państwem, musi uderzyć w Niemcy i zrobiła to w sposób bardzo wyraźny. Wydaje mi się, że w wielu opracowaniach tego tematu brakuje tego aspektu, tej czytelnej szpilki, którą Emmanuel Macron wbił Niemcom prosto w oko. Otóż w momencie, kiedy uzasadniał w odpowiedzi na pytanie na konferencji prasowej, gdy uzasadniał tą swoją wypowiedź dotyczącą tego, że niczego nie można wykluczyć, odnosił się do przeszłości. Mówił, że kiedyś wykluczaliśmy, że będziemy wysyłać na Ukrainę samoloty czy czołgi, a niektórzy w tym pokoju, przy tym stole, jeszcze 2 lata temu mówili, oferowali Ukrainie hełmy. Hełmy. Hełmy stały się symbolem. Przynajmniej dla mnie jest to absolutnie czytelne. Kiedy ktoś mówi w kontekście wojny na Ukrainie o hełmach, to mówi Niemcy bez używania słów Niemcy. I wydaje mi się, że trudno jest odczytywać ten sygnał inaczej. I jak przejdziemy do tego, jaka była reakcja Niemiec, to wydaje mi się, że wtedy ona jest znacznie bardziej zrozumiała. To znaczy Niemcy zostali sprowokowani, dali się sprowokować i zareagowali emocjonalnie, co przyniosło im dalsze polityczne szkody. Bo kanclerz Niemiec Olaf Scholz w ostatnich dniach niejednokrotnie i w sposób taki jednoznaczny, bardzo jaskrawy, odcinał się od inicjatywy politycznej Emmanuela Macrona. Po pierwsze, Niemcy nie zgodzili się na wysłanie na Ukrainę swoich rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Po drugie, Scholz wystąpił w takim oficjalnym przemówieniu, w którym stwierdził, że NATO nie stanie się stroną konfliktu i Niemcy nigdy nie wyślą swoich wojsk tam na front na Ukrainę. Po trzecie zaś, w takim już mniej formalnym wystąpieniu, Scholz mówił teksty typu, że trzeba skandować w stronę Kremla hasła więcej dyplomacji, mniej granatów, coś w tym stylu. W każdym razie wielokrotnie, na każdym kroku podkreślał, że odcina się w sposób i symboliczny, i w sposób taki jak najbardziej oficjalny, odcina się od inicjatywy Emmanuela Macrona i od jego słów. Zarysowały nam się 2 zupełnie różne podejścia do kształtowania architektury bezpieczeństwa, ale też do kształtowania sfery informacyjnej. Bo uwaga, Niemcy w swojej reakcji zdecydowanie przeszarżowali. Przeszarżowali w taki sposób, że wzbudzili bardzo ostre reakcje swoich sojuszników. Otóż budując uzasadnienie dla braku niemieckiej zgody na wysłanie rakiet Taurus na Ukrainę, Olaf Scholz stwierdził, że niemieccy żołnierze musieliby być tam na miejscu, by kontrolować to, czy rakiety nie są używane do uderzania w teren Federacji Rosyjskiej, a nie tylko w teren okupowany przez Federację Rosyjską, a tylko na coś takiego godzą się Niemcy, jeśli chodzi o użycie ich broni, że te systemy w ten sposób działają, no i w ten sposób działają m.in. Francuzi czy Brytyjczycy, którzy podobne systemy Ukrainie przekazali. I właśnie w taki sposób kanclerz Niemiec zdradził bardzo wrażliwe informacje dotyczące tego, że brytyjscy i francuscy żołnierze są na miejscu na Ukrainie i pomagają
obsługiwać przekazany przez te państwa sprzęt. Brytyjczycy byli absolutnie wściekli. Były do niedawna sekretarz obrony Ben Wallace, były czyli zwolniony już z takiego obowiązku służbowego gryzienia się w język, stwierdził, że Olaf Scholz to jest zły człowiek na złym stanowisku w złym czasie. Francuzi byli bardziej delikatni, ale też stwierdzili, że Berlin stworzył kryzys dyplomatyczny i że jest obecnie izolowany. Generalnie sojusznicy naprawdę nie byli z powodu tego ujawnienia tej informacji zadowoleni i też trudno im się dziwić, ale jednocześnie to prowadzi do obalenia kolejnego tematu tabu związanego z obecnością specjalistów NATO na Ukrainie. Przez pierwsze 2 lata wojny różne podejście różnych europejskich stolic do polityki względem Federacji Rosyjskiej to nie miało kluczowego znaczenia. To wręcz miało trzecio czy czwartorzędne znaczenie, a to dlatego, że cały świat Zachodu mocno za twarz trzymało amerykańskie przywództwo, które Amerykanie powzięli z całą odpowiedzialnością jeszcze przed wybuchem wojny, już w końcówce 2021 roku. To przywództwo następnie niosło cały świat Zachodu przez kolejne lata wojny. No ale ewidentnie teraz przy tym, jak zaciął się ten amerykański system podejmowania decyzji, kiedy amerykańska scena polityczna nie jest w stanie zgodzić się co do kierunku, w jakim powinna podążyć dalsza polityka w tym zakresie, te spory, które mogłyby istnieć ukryte, teraz wychodzą na wierzch, a tak naprawdę wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o to, że to, kto narzuci swoją wizję polityki względem Federacji Rosyjskiej czy względem wojny, staje się trochę kwestią walki o status w ramach europejskiego koncertu mocarstw, który oczywiście odbywa się w sojuszniczych warunkach, no ale jednak się odbywa. I to niesie dla naszego regionu Europy nowe ryzyka, no bo jasne jest to, że Europa mogłaby robić znacznie więcej w kwestii własnego bezpieczeństwa. Zresztą amerykańskie podejście jest tu o tyle pełne sprzeczności, że Amerykanie chcieliby, aby Europa miała silniejszy przemysł obronny i więcej mogła robić w kwestiach bezpieczeństwa, ale żeby przypadkiem nie zyskiwała na tym autonomiczności podejmowania decyzji politycznych i strategicznych, tak? Żeby Europa mogła robić więcej, ale nie za dużo, tak? Żeby nie była specjalnie niezależna od wielkiego brata zza oceanu. Ta polityka też musi zostać w Stanach Zjednoczonych przemyślana. Ale o ile oczywiście Europa może robić więcej na własną rękę i może zachowywać się w strategicznej może podejmować autonomiczne, strategiczne decyzje również w kwestii własnej obronności, i o ile można tę inicjatywę przekuć na korzyści, realne korzyści związane z bezpieczeństwem naszej części kontynentu, to jednocześnie niesie to ryzyko w postaci szafowania bezpieczeństwem naszej części kontynentu w grze o europejski status. Innymi słowy, bardzo łatwo się rzuca bardzo kontrowersyjne tezy, jeżeli coś nie dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa tegoż państwa, które rzuca takie tezy. No bo nie dotyczy w bezpośredni sposób to tak bezpieczeństwa Francji, jak bezpieczeństwa państw bałtyckich czy Polski. Mówienie o tym, że NATO mogłoby zaangażować się w konflikt z Federacją Rosyjską. To z naszego punktu widzenia nie jest to specjalnie odpowiedzialnie ujęte. Innymi słowy, jest to dla naszego regionu Europy bardzo wrażliwy moment. Musimy bardzo uważać, by nasze bezpieczeństwo nie stało się wyłącznie dźwignią w osiąganiu korzyści w politycznej grze wewnątrz europejskiej rozgrywce. Wręcz przeciwnie, musimy wykorzystać ten moment wewnątrz europejskiej rozgrywki do tego, by osiągać korzyści, by realizować swoją politykę, cele swojej polityki. Ta polityka musi oczywiście, jak znacie już tą śpiewkę, bo powtarzam ją od bardzo dawna, musi polegać na maksymalizowaniu zewnętrznych zasobów w zwalczaniu imperialnej Rosji. Jest na szczęście prosty sposób mierzenia tego, czy my jesteśmy wykorzystywani, czy my wykorzystujemy. I to są konkrety. Jeżeli działania czy inicjatywy podjęte na tym szczycie, te konkretne, zostaną dopięte, będzie więcej amunicji, znajdą się środki, przede wszystkim środki państw zachodnich na zakup amunicji, którą strzelać będą Ukraińcy do Rosjan, to świetnie. Jeżeli powstanie wspólny pakiet obronny, pakiet na rzecz przemysłu obronnego finansowany w głównej mierze przez państwa zachodu kontynentu i ten przemysł rzeczywiście będzie dotowany, w tym nasz przemysł, za nie do końca nasze pieniądze, nie zawsze nasze pieniądze, to również świetnie. Jeżeli skończy się wyłącznie na głośnych aktach strzelistych, które będą miały budować czyjąś pozycję polityczną, no to znaczy, że my jesteśmy wykorzystywani, a nie, że my wykorzystujemy. Ale tak naprawdę poza walką o status, kto będzie najistotniejszym państwem, które będzie nadawało rytm europejskiej polityce bezpieczeństwa wobec samej w ogóle groźby wycofania się Ameryki, politycznego wycofania się Ameryki z tego przywództwa, oprócz tej kwestii najważniejsze jest określenie celu.
czy w ogóle uda się określić wspólny cel europejskiej polityki, no bo jeżeli zaczniemy budować wspólne jakieś europejskie narzędzia dotyczące przemysłu obronnego, jeżeli będziemy myśleć o europejskim bezpieczeństwie w sposób wspólny, to aby to w ogóle było możliwe, żeby to nie była jakaś bajka, żeby nie było to zupełnie kompletnie oderwane od rzeczywistości, jak bywa do tej pory, to taka polityka musi mieć wspólny cel. I czy uda się ten wspólny cel wykształcić? Bo po jednej stronie są ci, którzy może chcą ukarać Federację Rosyjską za łamanie prawa międzynarodowego, ale jednocześnie widzą w Rosji kluczowego partnera do budowy przyszłej architektury bezpieczeństwa z tak naprawdę niepisanym prawem do dominacji nad państwami Europy Środkowo-Wschodniej, przynajmniej tymi, które nie są w Unii Europejskiej czy w NATO dzisiaj. Z drugiej strony jest ta wizja, która mówi o tym, że europejską przestrzeń bezpieczeństwa trzeba budować w kontrze do Federacji Rosyjskiej, tak żeby uniemożliwiać jej tak naprawdę osiągnięcie statusu, do którego ona dąży. Są oczywiście jeszcze jakieś stanowiska pośrednie. Tych stanowisk jest wiele i nie ma jednego wspólnego, a bez jednego wspólnego stanowiska ciężko będzie o to, by europejska polityka w dziedzinie bezpieczeństwa mogła być prawdziwie skuteczna. Ale w każdym razie to, co widać już ponad wszelką wątpliwość, to to, że sytuacja będzie dynamiczna i będzie zmienna. Sytuacja w ramach świata zachodu, u różnych sojuszników, czyli będą różne siły w grze, będą różni gracze, różne osoby na konkretnych stanowiskach, różne momenty w całej tej historii. I celem państwa takiego jak Polska, państwa średniego, które jest obecne w tych wszystkich gremiach, który ma jakiś wpływ, ale jednak nie jest w stanie wykrzesać z siebie zasobów zdolnych do tego, żeby dzisiaj, w tym roku, za rok i za dwa, być zdolnym do powstrzymania imperialnej agresji Federacji Rosyjskiej, czyli musimy wykorzystywać zasoby innych. Kluczowe jest to, by odnaleźć się we wszystkich tych zakrętach, by trafnie je diagnozować, kto dzisiaj ma jakie stanowisko, kogo dzisiaj można wykorzystać do realizacji naszych celów. I to wymaga polityki, która jest z jednej strony aktywna, odporna na wstrząsy, ale też potrafi właśnie adaptować się do zmian, które już teraz widzimy. Nie zawsze musimy w 100% wierzyć w czyjeś szczere intencje i w czyjeś inicjatywy polityczno-strategiczne, żeby wejść w nie na tyle, by wyciągnąć z tego coś dla siebie. Dzisiaj serdecznie chciałbym już podziękować Wam za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie mieli fantastyczny weekend. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają ten kanał również za pośrednictwem portalu Patronite. To dla mnie naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Aha, i na koniec ten pierwszy etap procesu rekrutacyjnego się zakończył i w najbliższych, być może nie dniach, ale dwóch, myślę, tygodniach maksymalnie wszystkim, którzy wzięli udział w tej rekrutacji, postaram się odpisać i będzie jasne to, kto, z kim będę chciał przeprowadzić już bezpośrednie rozmowy kwalifikacyjne, więc ten proces trwa, ale on musi troszeczkę trwać, ponieważ liczba zgłoszeń jest naprawdę bardzo duża. Serdecznie dziękuję już i do zobaczenia.